Od 1000 do 2000 zł planują na tegoroczne święta Bożego Narodzenia wydać mieszkańcy Suwałk. Większość osób, które spotkaliśmy na ulicach miasta, przyznawało, że stara się na święta nie wydawać dużych kwot. W kwestii prezentów suwalczanie są wyjątkowo zgodni. Drobne upominki dla każdego członka rodziny. To zależy jak komu, ale tak średnio. Średnio to jest 100 do 200 zł. Tak. No raczej skromne. Skromne, nieduże te prezenciki. Przy choince, no na pewno 1000 zł. Takie drobne upominki bardziej. U nas wychodzi troszeczkę więcej, około pewnie 2000. Duża rodzina, dzieci i jakoś tak wychodzi. Nie, no myślę, że skromne, wie pan. Takie, żeby każdy coś tam dostał. No tak około 1000 zł. Można, tylko że ja mam piątkę dzieci, czworo wnucząt, wie pan, troszkę tego jest. Drobne, bo jest sześcioro wnuków, no i na same prezenty to... Dla dzieci, dla wnuków to 600 zł, nie? A tak na święta, no to nie wiem, trudno powiedzieć, ale ponad 1000 na pewno. No nie, niedużo. Drobne te upominki będą tylko w tym roku. Drobne, takie tylko. Jak zawsze kiedyś były to skarpetki, to już tego musiały być zawsze. Aha, a teraz to wie pan, jako szokoladki. I to wszystko.